bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy szczególnego gościa, panią Ewę Kossak. Jest to współwłaścicielka obiektu Salt House. Możemy przez chwilę pokazać. Jest to ośrodek, w którym pani Ewa postanowiła razem ze swoją znajomą koleżanką, nie wiem, zaraz nam wszystko opowie, jak ta historia się zaczęła, postanowiły robić wczasy zdrowotne według dr Ewy Dąbrowskiej. Czyli mamy tutaj post dr Ewy Dąbrowskiej. Witamy. Witamy bardzo serdecznie. Pani Doroto, jestem bardzo zadowolona, że przybyła pani do mnie po naszym spotkaniu, gdzie to tak z nieba... Nam także miło. Tak z nieba spadło, żeśmy się przypadkowo spotkały. Faktycznie te fluidy zaistrzyły. Faktycznie tak, jakby się znały od urodzenia. Myślałam, że nie ma drugiej takiej jak ja energicznej osoby, ale jest i to dużo bardziej. Wczoraj nie mogłam nadążyć za panią Ewą. Oczywiście, teraz wam wszystko pokażę. Tak jest. Oczywiście dużo starszą mogłabym być mamą pani Doroty. I bardzo się z tego cieszę, że taką kobietę napotkałam, która będzie szła w ślady mojej, jak gdyby, takiej energii. A skąd ta energia? Energia to jest moja pasja. Zaczerpnęłam ją, będąc parokrotnie u pani Ewy Dąbrowskiej, której jestem rozkochana. Dlaczego jestem rozkochana? Ponieważ to jest cudowna wiedza, to jest cudowna hobby, to jest cudowna witalność i cały czas jestem z panią... Pasjonatka. Jestem, oczywiście, tak, jestem pasjonatką. Tak. I kiedy byłam kolejny raz w ośrodkach pani Ewy Dąbrowskiej, powiedziałam, to jest moje marzenie. Muszę to zrealizować. Jako że mieszkam w parku solankowym Inowrocław Kujawy, gdzie jesteśmy, mamy, są trzy tężnie w Polsce, Ciechocinek, Konstancin i Inowrocław, proszę spójrzmy na przepiękne nasze tężnie, gdzie mikroklimat się tworzy w środku, czyli ona jest jedyna, prawda, nie jest ustawiona prostopadle, tylko to wszystko mieści się wewnątrz. Przypomnijmy o klimacie. Proszę. Jaki tutaj jest klimat? Tak, mamy klimat wyjątkowy. Ja nie będę mówić o podstawach, o powietrzu. O tak, ja powiem szczególnie o powietrzu. I faktycznie na początku nie chciałam dowierzać, kiedy media powiedziały nam, że mamy najczystsze powietrze w Polsce. Ale sprawdziłam, bo jestem osobą, która co zasłyszy, chce to sprawdzić. Oczywiście tym tematem, którym ja jestem zainteresowana. I mamy najczystsze miejsce i tu się mieścimy. I tu udało mi się w tym miejscu przy pomocy moich marzeń, moich poprzeczek zrealizować i postawić obiekt, gdzie chciałabym Państwa, wszyscy, którzy lajkujecie tutaj z panią przecudowną, z panią Dorotą, żebyście do nas przybyli, żebyście w grupie się otoksyczniali, żebyście w grupie się jednoczyli, bo to jest dużo, dużo, dużo łatwiej. W domu jest to trudno zrobić. Ja to niejednokrotnie sama próbowałam. Dlaczego ja się oddalam, biorę plecak i zasuwam gdzieś. Powiedzmy, ostatnio byłam w Szwajcarii, byłam w Austrii, gdzie te ośrodki się wytworzyły i ja tam gonię. Bo wtedy te dwa tygodnie czy tydzień jestem zwarta i tą dietę stosuję. Oczywiście robię to raz w tygodniu, jestem raz na poście. Przypomnijcie sobie nasze babcie, nasze dziadki, to wszyscy, żeśmy byli przynajmniej raz, oni byli raz w poście. Pani Doroto. Zobaczymy nasze tężnie inowrocławskie. Chodzimy do tężni. I oczywiście w programie naszego programu odtoksyczniania, odchudzania one są również włączone, są potrzebne. My tutaj robimy parę wdechów codziennie po rozciąganiu przy drzewach, czyli rozciągających podobno pół godziny pobytu w takich tężniach, tak. To tak jakbyśmy godzinę byli nad morzem, czy dobrze mówię? Oczywiście, oczywiście, że tak. No przecież to jest jod. My mamy tutaj w Inowrocławiu, nie wiem czy Państwo wiecie, ale Inowrocław stoi na soli, myśmy mieli kopalnię soli, stąd ta solanka, która jest w ciągłym ruchu dostarczana na nasze tężnie. Wychodząc z tężni,
kierujemy się i mamy piękny staw, a nad stawem most i deptak. Znajdują się tutaj uzdrowiska. Nasza restauracja i hotel w tle. Tam jeszcze wrócimy. Pani Ewo, mam takie pytanie, tak. Ponieważ mam trójkę dzieci. Tak. Jesteśmy akurat na placu zabaw. Jak u Was są dzieci postrzegane w ośrodku? W jaki sposób rozwiązujecie problem śniadań? Tak. W jaki sposób rozwiązujecie to, że ktoś chce przyjechać, przypuśćmy, z jednym, zatrzymujemy się na razie na jedno, okay. Bo ja mam trójkę. Okay. Ale to i ta, i bywa, tak, i tak, i bywa właśnie. Więcej dzieci? Co wtedy? Jak to jest z dopłatami? Jak to jest ze śniadaniami? Bo tutaj jedzą wszyscy postne posiłki. Co wtedy z tymi dzieciaczkami? Wiadomo, że okay. Mama musi być dzieckiem jasne. Przy stole, tak? Pani dyrektor, ja o tym bardzo długo myślę. Kiedy tworzyłam ten swój ośrodek, oczywiście na ten temat bardzo długo myślałam. I nie było jakiegoś, powiedzmy, znaczy czuję to w ten sposób, że te dzieci u nas są. Matka, mama, która musi wydać na nianie, prawda, chcąc do nas przyjechać, czy obarczyć babcię, dziadka, tak. czy męża, który musi brać urlop. Ta mama przyjeżdża z dzieckiem, dziecko oczywiście tęskni, gdzie mama nie ma komfortu, bo oczywiście ona to czuje. Jest zestresowana. Ten dyskomfort, czyli ten stres dochodzi. I wtedy ta dieta nie układa się tak, jak być powinna, prawda? Tak. Czyli nasze dzieci przyjeżdżają na stronie internetowej, to już pani Dorota Państwa pięknie wprowadzi, pokieruje, jakie u nas są ceny, pokaże, wskaże, co i gdzie, jak. Proszę zobaczyć, tu jest ten cały plac zabaw. Bardzo blisko naszego obiektu, ponieważ Solny Dom Smart House mieści się tutaj, gdzie wskazuje ręką. Tak? Mamy golf dla dzieci, okręgle. Tak, kręgle i tak dalej. Przyjedźcie. Ok, dzięki. Stoimy przed obiektem, tak. Przede wszystkim obiektem, do którego, w którym odbywają się wczasy warzywno-owocowe. Według dr Dąbrowski. Salt House, proszę kamerzystę o skamerowanie. I tutaj nasza kochana pani Ewa tak. powie nam, co znajduje się obok budynku. Tak, byśmy zapomnieli, a to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Koło nas mieści się pijalnia wód, która została w Inowrocławiu dana 3-4 lata. 4 czas bardzo szybko leci. 4 lata temu. I mamy swoją wodę solanną, inowrocławiankę, która jest wydobywana na naszych terenach. Parę lat były odwierty i czarna solanka u nas jest, która bardzo, bardzo uzdrawia. Zapraszam teraz pani Doroto do ośrodka. Do ośrodka. Tutaj będziemy dla opowiedzenia ten cały, powiedzmy, parka, który jest na skroży, będzie niebawem ściągnięty, będziemy mieli wspólny, jak gdyby bezpośredni kontakt. W papciach będzie można stąd przejść do pijalni. Tam również mieści się piękna palniarnia. Jak macie baba i Dorota jakiś kwiat za duży, palmę w domu i tak dalej, zapraszamy, można przynieść. Ktoś z Państwa, jak ma coś w domu za dużo, kwiat przyjmujemy w naszej inowrocławskiej palmiarni. Teraz bardzo od serca, serdecznie zapraszam. I chcemy bardzo pokazać pani ten obiekt. Po czwoli zamkniemy, mamy obiekt zamknięty. Dzień dobry. Tutaj mamy panią Asię. Kto to jest pani Asia? Pani Asia jest moją kuzynką. Ukochaną kuzynką. Bardzo powiedziałam kochaną. Znajomą, więc prostuję. Tak, kuzynką. Tak, tak. Dzieli nas 7 lat różnicy, ale bardzo się kochamy. Jest to druga pani współwłaściciel. Tak. Tak, razem się wychowywałyśmy, razem ze święconką chodziłyśmy, bo rodzice zawsze do nas na wakacje, czy na wczasy, na wszystkie święta, wszystko razem. Tak, tak? I razem żeśmy to stworzyli. I nas tutaj Asiu, prosz nas do środka, odtoksyczniali bo mamy nas mało prosto. Czasu, a chcemy jeszcze chodźcie. Pokazać, co my tutaj jeszcze dysponujemy. Więc tak, przy tym stole siedzą
osoby, które są na poście, tak? Chyba jedzą posiłki, śniadania, obiady, kolacje. Tak jest, pani Dorota. Trzy posiłki. Trzy posiłki. I zasady są przestrzegane według książki? Oczywiście, one muszą być przestrzegane. Tutaj tak jak wspomniałam wcześniej. Wywieszony zasad, tak? Wszystko. Menu. Tak jak tu mamy herbacianie, menu, a tu plan. Czyli kolejne są boży, każdy może sobie wodę. Kiedy chce herbatkę gorącą, kiedy chce kubeczki herbatki, tu jest gorąca woda, można sobie imbir świeży, cytrynka. Super. Jest podawany plan dnia, osoba, która wstaje, musi się oczywiście dostosować. Staramy się, żeby ludzie robili to, co nasi klienci, którzy się odtoksyczniają, odchudzają. Czyli zajęcia ruchowe też. Oczywiście, żeby to przestrzegali. Mhm. Pewnie, że przymykamy również oko, kiedy ktoś tam jest niedysponowany, w niedyspozycji. Mhm. Czy akurat w tym momencie musi się zająć maleńkim dzieckiem, prawda? Które tutaj przywozi, nasz ośrodek się specjalizuje, żeby mamy z dziećmi tutaj przyjeżdżały, bo tego w Polsce jest na razie, powiem, nie ma. Mało, tak. Jest ciężko to rozgraniczyć. Tak, tak. My z panią Małgosią, z moją kuzynką, żeśmy po prostu z panią Asią, sorry, były tutaj oficjalnie pani Małgosia, ale... Ja jestem Asia Małgosia. Tak. Asi Małgosi. Tak jest. Mamy teraz też na turnusie właśnie dziewczynę panią z dzieckiem. Dziecko jest na normalnej diecie. A pan tutaj z nami. I jak to się odbywa, jeśli dziecko jest na normalnej diecie? Mama je wcześniej śniadanie, potem idzie z dzieckiem do restauracji? Nie, absolutnie nie. Musimy zaakceptować to dziecko, które jest, które je. Jest osobny stół dla matek z dziećmi, prawda? I no, mamy wiedzą o tym, że i muszą być się zmobilizować do tego, że nie mogą skibki chleba, prawda, z ziarnami dziecku zabrać z talerza, prawda? Ta dyscyplina jest, my na to zwracamy uwagę, żeby jednak tego nie zrobić. Ale przyjeżdżają ludzie i po to my to robimy, żeby tutaj się właśnie integrować i wspierać, że właśnie tej mamie ktoś ma powiedzieć, nie wolno ci tego kęsa zjeść, prawda? Nie wolno się od tego uchylić. W domu nikt nie widzi, wiadomo, otworzy się, że tam się chapie. Tego tutaj nie ma. Prawda? Super, idziemy dalej, tak? Tak. Może pokażemy tutaj państwu... Powiedzcie, a ja idę kuchnię dopilnować. Tak? Dobrze, dzięki bardzo. Pokażemy państwu tutaj u góry obiekt. Części hotelowo-pensjonatowej. Mamy trzy skrzydła w obiekcie, skrzydło A, skrzydło B, skrzydło C. Za moment otworzymy pokój pani Doroto i pokażemy. Super. Tak? Super. Proszę zobaczyć tutaj. Zobaczymy także salę fitness. Tak, proszę zobaczyć sobie tutaj, jak to fajnie. Mamy tutaj papier dla naszych gości. Można sobie na świeżym powietrzu można sobie posiedzieć. Książkę poczytać. Tak. I na górze, czy na górze też korzystają? Tutaj? Ludzie? Oczywiście, że tak. Każdy gdzieś tam swoją intymność, każdy chce zadzwonić do rodziny. Tak. Z reguły robi się to gdzieś na osobności. Każdy chce również przy okazji diety, kto pracuje, kto prowadzi jakiś biznes, chce wypocząć. On chce być wyciszony, on nie chce, tak jak to się odbywa w firmie, stałe obowiązki, napadowość ludzi i tak dalej, on chce spokoju, więc tu my tworzymy takie, powiedzmy, elementy, żeby ci ludzie dziś się poszedł każdy w swoją stronę. Kiedy trzeba usiąść razem, siadają razem, mamy ten super stół, jest, prawda? No, bardzo fajnie. Czyli idziemy teraz zobaczyć tak, pokój. Idziemy zobaczyć pokój i nasz fitness, gdzie... Zapraszamy teraz do pokoju, do podstawowego pokoju, tak? Tak. Dwuosobowego. Dwuosobowego. Obejrzymy, jak wygląda pokój. Soft house, czyli solny dom. Pokaż łazienkę państwu. A 114 jest. Okej. Okay. I co? Teraz pewnie wszystkich zainteresuje sala fitness, tam gdzie odbywają się zajęcia. Zajęcia pilates. Jakie zajęcia mamy tutaj? Już zaraz przyjdzie dziewczyna, wszystko powie. Z jednego z pokoju. Nie, mamy tarasy, prawda? Mamy część pokoi z widokiem natężnie, tak? Właśnie tamta lewa strona i cała ta, mamy widok natężnie, tak? I są świetna sala. Można sobie posiedzieć, nie wychodząc i rano wstajemy i dzień staw piękne, zielone.
krajobrazy nasze. Teraz przebywamy na sali fitness. Tutaj odbywają się zajęcia dla wszystkich osób, które przyjadą na taki turnus. Mamy tutaj dostępną panią Karolinę, którą się wspomożemy. Zapraszam pani Karolina. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolina, co tutaj się dzieje na tej sali? Na tej sali prowadzimy zajęcia fitness. Są to ćwiczenia odpowiednio dopasowane do naszej diety, do naszego zapotrzebowania kalorycznego. Przede wszystkim skupiamy się na zdrowym kręgosłupie. Są to zajęcia oparte na stretchingu aktywnym, stabilizacja ciała, ćwiczenia izometryczne, przede wszystkim zdrowy kręgosłup, tak jak już mówiłam, żeby nikomu się nic nie stało. Aktywność jest odpowiednio dopasowywana do każdego uczestnika, do diety, do jego kontuzji. Właśnie, jak uczestnicy w tych ćwiczeniach się odnajdują? Odnajdują się właśnie, że są zadowoleni, ponieważ jesteśmy podzieleni na grupy właśnie według naszych kontuzji, schorzeń, sposobu aktywności, bo nie każdy ma równą mobilność, tak, na co dzień i tak dalej. Okej, a wiem od pani właścicielki, że tutaj też odbywają się wykłady w tej sali, tak? Tak, odbywają się wykłady. Adekwatnie przyjeżdża i pani dietetyczka, i pani pielęgniarka. Odbywają się wykłady. Czyli wtedy to wszystko zwijacie? Zwijamy. Wchodzą krzesła? Tak, wchodzą krzesła, stół. Rzutnik, znaczy projektor. Tak. Super. Dokładnie w ten sposób. Okej. Okay. Czyli taką mamy salę. Tutaj mamy patio, które już pokazywaliśmy wcześniej. Teraz jesteśmy z drugiej strony, wyszliśmy. No, tu są też stoliczki, mogą sobie nasi goście tutaj poczytać miło książeczkę, tak. Czas spędzić na rozmowach, słoneczko świeci, bo jesteśmy od południowej strony, a dzisiaj nasza pogoda super, tak. Super dopasowała, u nas zresztą zawsze jest pogoda, obojętnie czy pada, czy nie, u nas zawsze jest pięknie. Wpadamy tutaj do pani Marii. Pani Maria jest pielęgniarką w ośrodku Salt House. Dzień dobry. Chcieliśmy zapytać panią Marię, co pani tu robi i czy jest pani codziennie i jakie pani zabiegi wykonuje? W czym pani pomaga ludziom, którzy są na poście w tym ośrodku? Ja jestem do dyspozycji pacjentów, którzy tutaj przyjeżdżają na posty 2 razy w tygodniu. Mam dyżur we wtorki i w piątki. Ja mierzę ciśnienie, doradzam. Jak ktoś się źle czuje, tak, przychodzi do pani, zgłasza. Mogę zmierzyć sukiet parę pacjentowi, no ewentualnie podać jakąś tabletkę przygólową, jeżeli coś tam. Dzisiaj się drzwi nie zamykają, jeśli chodzi o zabiegi. Co pani za zabiegi wykonuje dzisiaj? Dzisiaj wykonuję hydrokolonoterapię. Jest to zabieg polegający na oczyszczeniu jelita grubego. Tak zwana lewatywa, tak? Popularna. Czy nie? Troszeczkę inaczej. Lewatywa to jest ostatni odcinek jelita grubego, tak zwana odbytnica, i to jest oczyszczenie odbytnicy. My czyścimy jelito grube, czyli wprowadzamy wodę praktycznie do całego jelita grubego. W ten sposób. Tutaj pacjenci mają wykonywane, powinni mieć wykonane przynajmniej 3 zabiegi. Polega to na tym, że wpuszczamy wodę do jelita i wylewamy, wpuszczamy, odpuszczamy. To pacjent, zwłaszcza kiedy ma dosyć tej wody i odpuszczamy. A powiedzmy jeszcze, w jakim celu robi się to pacjentom? W celu oczyszczenia jelita, tak? Jelita, oprócz mas skałowych, które są naturalnie wydalane, są również złogi, które zalegają przez lata w jelicie, tak? Zalegają w fałdach jelita. To są twarde masy. U ludzi starszych przyjmujących się w kamienie nawet kołowe. I zabieg polega na tym, że pierwszy zabieg polega na wybłukaniu takich, że powiem, bieżących mas i namaczanie zalegających mas, które w fałdach się znajdują. Kolejne zabiegi, widać to, bo to widać pod takim monitorkiem, w takiej ruce. Pacjenci sami widzą, obserwują rzeczywiście, że to odchodzi. Czy podoba się to pacjentom? Tak. Znaczy, że cieszą się, że mają te zabiegi tutaj? Pacjenci się cieszą, pacjenci czują się lekko po zabiegach. Generalnie mam na celu oczyszczanie jelita w celu późniejszym, lepszym wchłanianiu, tak? Wszystkich witamin, mikroelementów, elektrolitów z powierzchni jelita. Czyli jest pani tu bardzo potrzebna. czy ludzie z kryzysami zgłaszają się tu do pani
Czy mają, są sytuacje, że przychodzą z bólem głowy, że przychodzą z jakimiś dolegliwościami? Czy nie ma notorycznych takich zgłoszeń? Nie ma. Czasami ma. Się zdarzy, że tutaj taka młoda osoba, ale to przeważnie no właśnie młode osoby są mniej takie odporne. W niedzielę, no, ja niedaleko mieszkam, co prawda, więc mogę sobie pozwolić, też na mnie powie. No ale mogę sobie pozwolić na to, że tutaj przyjechać, do Radkiem przyjechałam. No tak. Bo pani poczuła zimny pot na czole. Aha, no tak. No, żeby czyli, zmierzyć ciśnienie, tak. Więc jestem taka do... No, czyli jest pani na dobę, ale nie jest pani codziennie nie, tutaj potrzebna. Nie, ludzie tego nie wymagają. Jeżeli ktoś zgłasza, że mam tę biegunkę, no to jestem w stanie zadzwonić się do szefowej tutaj, żeby podrzuciła jakąś tę tabletkę, czy no sama tak, podjechać. Tak, jesteśmy wszyscy miejscowi, to nie Warszawa i nawet za tak, że jesteśmy mobilni, można tutaj podjechać i w każdej chwili. Super, pani Mario, bardzo dziękujemy, nie dziękuję. Przeszkadzamy. Dziękuję bardzo, miło było mnie poznać. Zajęcia ruchowe, jakie zajęcia, co oni tutaj robią, co na tej sali także się dzieje, jak to jest z opieką pielęgniarską, bo my się z pielęgniarką też spotkaliśmy, więc też troszeczkę tutaj już okay. Na ten temat. Jasne. Pani Doroto, my mamy tutaj wyspecjalizowaną kadrę. Mamy cały sztab ludzi, począwszy od pana doktora, który jest cudownym człowiekiem. Bardzo życzliwym, bardzo mądrym. Mamy kadrę pielęgniarską, mamy kadrę trenerów, którą jest to rzecz tutaj dość mocna i na nich bardzo mocno stawiamy. Mamy dziewczynę, która przyjechała z Grecji, która była szkolona w takim podobnym ośrodku zdrowotnym, która doskonale prowadzi te elementy ćwiczenne, dostosowuje do wieku, dostosowuje do, oczywiście przyjeżdżają młodzi ludzie, przyjeżdżają starsi ludzie i nie opuszczamy, bo starszy człowiek też musi się poruszać. Czyli te wszystkie rzeczy spełniamy i na to również stawiamy. Pyta pani Doroto jeszcze o co mnie, ja odpowiem. Jesteśmy tutaj w pięknej restauracji i chciałabym zapytać o dwie rzeczy. Dlaczego stoją tu suknie? Dlaczego stoją tutaj suknie z szkody? Ponieważ moja partnerka, moja kuzynka, pani Asia, od wielu lat jest producentem suknie ślubnej. Robi to również pasją. Stoi taki pierwszy 30 lat temu rozpoczęła tą produkcję. I robi to fajnie. Super. Czyli przyjemnie musieliśmy wziąć maleństwo. Dołączyła do nas najmniejsza dziewczynka, która przyjechała do Sand House, nasza Wiki. Wracając do rozmowy. Tak. Są tu piękne suknie ślubne i te suknie ślubne to jest z kolei pasja drugiej pani współwłaścicielki. A teraz chciałam, czyli ona je projektuje, rozumiem, tak? Ona je projektuje, ona sama wykonuje. Sama je wykonuje, o super. To wykonują. I muszę wam powiedzieć taką fajną rzecz. Kiedy byłam ostatnio w Dreźnie na fajnym koncercie z moją kuzynką, dostała wielkie podziękowania, ponieważ żonę prezydenta Drezna ubierała i szyła na jej indywidualne zamówienie kreację na dużą uroczystość. Było mi bardzo przyjemnie i byłam dumna ze swojej kuzynki. Pięknie, no to taka anegdotka. A teraz jeszcze na zakończenie powiedzmy, co się dzieje na tej dużej sali tutaj, ponieważ jest tu taka przestrzeń i myślę, że postujący też tutaj mają swoje miejsce. Jasne, że tak, ponieważ chcę, żeby my się integrowali nie tylko przy stole wysiadli, gdzie jemy i wysiadujemy, ale również tracimy kilogramy, tracimy dużo wody, prawda, która nam jest niepotrzebna w organizmie. Oczywiście nie mówię o tej wodzie zasadnej, którą spijamy, ale którą musimy z toksynami walczyć. To są u nas tańce, wieczorki zapoznawcze i wieczorki pożegnalne. Super! Czy przy tym towarzyszą jakieś picie, jedzenie? Oczywiście. Jak to wygląda jasne, dla tych, co no, na kochani, pieczymy wtedy doskonałe jabłka. Podawane są również soki, ale jest to sok
który jest specjalnie na tą okoliczność szykowany. Jest to niespodzianka, przyjedźcie, będziecie będziecie z tego korzystać. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Obiad jest szykowany. Słuchaj, ja zawsze chodzę na wysłuchanie jej przyczyny. Jak ja już nie przyszedę, to już musimy mieć poważny powód, tak? No oczywiście, tu jest plaża, no bo widać, że mamy tutaj zaprojektowaną wodę, plażę, mamy wodę, mamy ścieżki zdrowia, gdzie tutaj nasza załoga wyprowadza, nasi trenerzy wyprowadzają na kiki, na marsze, które no, musimy się powiedzieć, że próby są rewelacyjne, ponieważ w godzinę musimy wykonać 7 km. Oczywiście o sprawnych ludziach, o ludziach, którzy... Ale jeśli ktoś rozpoczyna z nami takie marsze, pierwsze dni one są ciężko zdobywane przez uczestnika, natomiast po 4-5 dniach jest równie w pierwszej czołówce i daje radę. Świetnie. Ale my mamy wieczorem jeszcze... padają, rozumiem, tak? Ale oczywiście, jak muchy, wszyscy leżą i chcemy gdzieś tam jeszcze usiąść, porozmawiać, nie ma szans. No tak olbrzymi program teren, jest... nie da się nie paść. Tak, no program jest naszpikowany bardzo ciekawymi też prelekcjami, no a przede wszystkim nasze piękne, kochane solanki, no tutaj tak. Jest co robić, tu jest. Przyjeżdżają ludzie z rolkami, tu są piękne tereny właśnie dla rolkarzy, rowery, także do dyspozycji w ośrodku mamy kilka rowerów, to też można fajnie tutaj, jak ktoś ma problem z kręgosłupem, czy żeby go nie obciążać, to może wtedy zamiast jakichś tam ćwiczeń zbyt intensywnych z tego roweru, tak? No, naprawdę jest co robić. I macie także tutaj stadninę koni, tak? Tak, tak. Zaraz to co, to się wybieramy na stadninę tak, jeszcze. Tak, tak to jedziemy. I mamy stadninę koników. Piękne konie, więc jeszcze kolejna atrakcja. O, tutaj pani Asia nam pokaże. Pokażę wam kolejną atrakcję. Tak, to są nasze kochane zwierzaczki. Kochamy psy, koty, konie, chociaż są duże, tak, ale nie mają świadomości swojej siły, dlatego pozwalają sobie na grzbiety wsiadać. Kochane zwierzaczki, tak. Mamy dosłownie rzut beretem. Jest stadnina tutaj. Idź małpino. Ile to jest metrów? No to jest jakieś... 200 metrów. 200 metrów od 200 ośrodka. Metrów, tak. Od ośrodka mamy tutaj konie, są też kucyki, także można się uczyć jeździć. Skorzystać, tak jest, dokładnie. I korzystać. Super. Wszyscy dziękujemy. Koniarze mile widziani. Tak, dokładnie. Pani Doroto, mamy również w zasięgu ręki, proszę spojrzeć, korty tenisowe. Ostatnią grupą, która u nas przebywała, była kadra młodzieżowa z Czechosłowacji.
tenisistów, którzy u nas na diecie warzywno-owocowej się nabierali sił, prawda? I myśmy wpadły na ten pomysł, żeby również, jeśli ktoś ma ochotę zacząć grać w tenisa, możemy wprowadzić przy naszych sportach również tenisa. Korty tenisowe. Korty tenisowe, tenisa. Dzieci mogą, które są z mamą samotnie, sobie tutaj pograć. Na górze można sobie odrezygnować, a ten, kto chce grać, jest na dole, tak? Super. To też jest w naszym parku, 2 minuty od naszego domu. Popatrzcie Państwo, tutaj nasi klienci w tej chwili stoją przy naszym planie parku solankowego. Mamy świetnie też tutaj opracowane przez Urząd Miasta, przez naszych włodarzy, gdzie się poruszać, co zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ta mapa jest, pokazuje wyraźnie, ile mamy miejsc do dyspozycji, żeby z nich skorzystać. Nasze grupy wychodzą również na zajęcia tutaj gimnastyczno-relaksacyjne do naszej termy. Nie możemy Państwu w tej chwili pokazać, bo jesteśmy w strojach nie kąpielowych, więc nie wchodzimy do środka. Z czym się kojarzy terma? Oczywiście jest to wszystko odsłonięte i zimą, i latem pod gołym niebem tutaj się kąpiemy. Także też fajna atrakcja. Bardzo to kobiety uwielbiają, dzieci przychodzą. Ja uważam, że doskonała, tak jest. Później będą mamy, że nie chcą iść na piwki z mamą, tylko chcą przyjść na ten. Ale jakoś to radzi sobie. Dzień dobry. Trzeba dopowiedzieć, że ta terma o tyle jest taką termą zdrową, ponieważ tutaj jest woda solankowa, czyli cały czas Inowrocław na soli, czyli cały czas sól, która jest bardzo wskazana na to, żebyśmy byli zdrowi. Wyszczególnione, co to jest. Pięknego znowu. No, zobaczcie, tu jesteśmy przy drugim stawku z taką piękną fontanną. Tu jest pełno kaczek, pełno pięknych roślin. To jest takie to wszystko, oczko jedno z wielu, tak? Jedno z wielu w naszym parku solankowym, jedno z wielu. Tu ciekawostka, że zimą to oczko przeważnie zamarza, jak są mrozy i jest też lodowisko. Bezpieczne. Jest bezpiecznie. Dookoła jest piękny chodnik wyłożony. Wszystkie w ogóle chodniki są rewitalizowane u nas w Solankach, także dla osób na wózkach, czy chodziki, kule, to nie ma problemu. Jest bezpiecznie. Zresztą no, nasz pan prezydent kocha nasze Solanki i to widać tutaj na każdym kroku. Także jest pięknie, naprawdę. Pięknie, cudownie. Serdecznie zapraszam. Chcę się z Panią pożegnać. Oczywiście wypijemy zdrowie. Cóż my tu mamy? Tak, cóż. A co my możemy mieć, tak. Słuchajcie? No tak. Co my ja możemy mieć? Pachnie mi tu burakiem. Pani Dorota,
Powiem tak, podajcie, wezmę sobie również ten. Pan operator kamery dostanie później. Damy mu może inny sok, bo dla mężczyzn potrzebne są też również inne soki neotoksyczne. Tak myślę. Coś dopowiadam samemu. Słuchajcie, kochani, chciałam pani Doroto, panią, podziękować pani za przybycie do mnie. Nie ma za co, zrobiłam to z wielką przyjemnością. Taka pasjonatka, takie pasjonatki i w ogóle tak miła atmosfera. Jest tu tak energicznie i taka energia bije od tego miejsca, od tego ośrodka, od tego co na zewnątrz, od was, że ojej, jest to naprawdę przecudowne. Miło nam słyszeć, naprawdę. Dziękuję serdecznie za dobre słowo. Tak, i słuchajcie, i w życiu jest coś takiego, jak my sobie postawimy jakieś poprzeczki, trzymamy marzenia, one są zawsze do zrealizowania. Przyjdźcie je realizować do nas. Przyjdźcie przemyśleć swoje życie u nas, swoją dietę, swoje postępowanie, swoje uduchowienie, swoje wnętrze. Myślę, że jest tu miejsce godne zaufaniu. Na pewno z moją wspaniałą kuzynką, moją partnerką nie zawiedziemy was. Czyli ratujmy ciało i ducha w Salt House. Tak jest. A teraz ciągle, miłej panie, ja bardzo proszę, oczywiście pijemy króla. Zakwas z buraku. Tak jest. Który jest naszym królem tutaj. I uśmiechamy się, uśmiechamy się. Łyczek.